Witam serdecznie już w trzecim odcinku w grze War Thunder i testujemy czołgi. No niestety ostatnio nie miałem czasu, żeby za bardzo rozwinąć te drzewka czołgów, czyli nadal mam pierwsze tiery. Oczywiście ze mną jest Kutatus, gracz, który już tych tierów ma więcej i trochę więcej wiedzy, znaczy o dużo więcej wiedzy. Cześć! Cześć! No, ostatnio tam mówiliśmy, oczywiście pewne rzeczy może trzeba teraz wyjaśnić, jeżeli chodzi o te główne menu, bo wtedy ty nie widziałeś dokładnie o czym ja, co ja pokazuję i co ja mówię, więc może zacznijmy od tego, co to tam mówiłeś, że musimy poprawić. Tak, no bo niestety nie mam widoku na twój ekran, to tak za bardzo nie wiedziałem, co tam kombinujesz. Jeżeli chodzi o rozdysponowanie doświadczenia na danym czołgu, to po prostu ty zaznaczyłeś pancera 2F i to po tej bitwie całe doświadczenie właśnie do niego poszło, więc nie da się na raz kilku czołgów badać, w dalszym ciągu tylko jeden. A druga sprawa to była taka, pod koniec bitwy pokazowej, jak miałeś kapować, to stałeś obok kapa. Nie w środku. Tam był taki narysowany kwadrat i właśnie w nim miałeś stać. No, ale oczywiście to przypominam, czyli tutaj w grze War Thunder jest coś takiego, że tak naprawdę, jeżeli nam się pierwszy albo drugi tier strasznie podoba i nie chcemy za bardzo ekspić innym tierem wszystkich tych czołgów czy samolotów, to możemy latać tym właśnie jednym pierwszym lub drugotierowym samolotem lub czołgiem i później tylko zaznaczamy, jaki czołg następny będzie do badania. Oczywiście to idzie po kolei, ale możemy używać, na przykład ja mogę non-stop jeździć tym Panzerkampfwagen aus C, na przykład skończy mi się badanie na Panzerkampfwagen 4 aus C i później sobie zaznaczam na przykład coś, co można dalej niżej zaznaczać. Tak w samolotach, jak i w czołgach tak można robić. Dokładnie, tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak na przykład weźmiemy sobie czołg drugiej ery, to przy nim jest tak, że on najefektywniej bada pojazdy pierwszej i trzeciej rangi, a na przykład pojazdy trzeciej rangi najefektywniej badają pojazdy drugiej i czwartej rangi, więc to też trzeba mieć na uwadze. No. Okej, myślę, że jeszcze warto wytłumaczyć taką sprawę, o której nie informowaliśmy, bo też duża różnica jest związana z pociskami w czołgach, jeżeli chodzi o War Thunder i World of Tanks. Na przykładzie T-34 może 1941 L11. Znaczy weź może lepiej T-34 1942. Okej. No to jestem na modyfikacjach i tak, podstawowa amunicja to jest pocisk przeciwpancerno-burzący. Tak. Czegoś takiego nie ma też w World of Tanks, nie? Chyba nie ma. Właśnie też chciałem na to zwrócić uwagę dla graczy, którzy będą zaczynać swoją przygodę, żeby nie starać się cały czas opierać na amunicji z największą penetracją, bo czasami ta amunicja z mniejszą penetracją może być bardziej efektywna do niszczenia wrogich czołgów. No i właśnie jak tutaj możemy sobie wziąć na przykładzie tego czołgu T-34-1942. Pierwsza amunicja BR-350A to jest pocisk przeciwpancerno-burzący z szczepcem balistycznym. I on na przykład ma penetrację na 100 metrów 83 mm, a pocisk podkalibrowy BR-350P na 100 metrach ma 113 mm penetracji. No to różnica jest znaczna. To chciałbym zwrócić na to uwagę, że to jest pocisk podkalibrowy, czyli on generalnie ma małą średnicę. Że jak on się przebije przez pancerz, to jest po prostu większa szansa na to, że po prostu zabijemy jednego załaganta albo zniszczymy jeden moduł. Może tak być. Chociaż też się zdarza, że jednym strzałem takim pociskiem się niszczy wrogi czołg. Ale na przykład ta amunicja pierwsza, przeciwpancerno-burząca, ona po penetracji pancerza wybucha, czyli jest generalnie znacznie większa szansa, że po strzale zniszczymy po prostu więcej modułów i więcej załogantów, czyli możemy w ten sposób szybciej wyeliminować wrogi czołg z gry. Więc jeżeli jako przeciwnika mamy jakiś czołg z mniejszym pancerzem, to spokojnie można właśnie używać tej amunicji. Amunicję podkalibrową po prostu polecamy jak najbardziej wobec ciężko pancerzonych pojazdów, na te lżejsze, no to tą słabszą.
Bo ten czepek balistyczny, to jest właśnie to, nie? Właśnie to, nie? Ty masz głośniki czy słuchawki? Słuchawki, znaczy nie, głośniki. No bo słuchać mnie w twoich słuchawkach czy głośnikach. No i jeszcze tak, też zwróćmy na to uwagę, że są pociski przeciwpancerne, to jest BR-350SP. On nie ma w środku ładunku wybuchowego, no ale że on ma większą średnicę, to też może zadawać, znaczy niszczyć więcej załogantów albo modułów. Na przykład w Panterze właśnie tak jest. Tutaj jeszcze mamy? I mamy jeszcze pociski kumulacyjne. One mają stałą penetrację na każdej odległości, no ale generalnie ta penetracja nie jest zbyt duża. Ale jeżeli walczymy na dużych odległościach, jak na przykład na mapie Kursk, to można używać tych pocisków. Mm-hmm. Okej. Okay. No to jeżeli chodzi o pociski, wiemy, że jest tych pocisków zdecydowanie większa różnorodność, nie tylko właśnie przeciwpancerne, odłamkowo burzące, tylko właśnie różne jeszcze szczepkami batalistycznymi. Przepraszam, jestem dzisiaj jakiś taki niewyspany, nie chcę już sobie robić następnej kawy. Dobra. Oczywiście jakoś nie wiem, nie wiadomo czemu nie działa tutaj opcja tej bitwy takiej niby treningowej, jak ona się nazywa, ta bitwa? No, bitwy niestandardowe, jakoś jeszcze nie potrafimy sobie tego włączyć. No, oczywiście też działa już normalnie oddział. O, cześć Faja, Majher.pl do mnie napisał, witam. No to oddział mamy, czyli... A jeszcze jedną rzecz powiem o tych pociskach, bo w tej grze też są pojazdy przeciwlotnicze, które generalnie czołgami nie są, bo są też ciężarówki w tej grze. Mhm. I na przykład jeżeli mamy Panzera 3 Aus M, to on generalnie ma pociski tylko przeciwpancerne i strzał takim pociskiem w ciężarówkę może jej nie zabić pierwszym strzałem. No generalnie może wlecieć przez drzwi, wylecieć drugimi drzwiami, no to po prostu zabije kierowcę. Więc na takich przeciwników się przydaje po prostu zwykła amunicja burząca. Generalnie każdy czołg posiada. Panzerkampfwagen 3 Aufs M, tak? Tak. Aha. Znaczy mówię na przykładzie po prostu tego czołgu. On ma tylko amunicję przeciwpancerną i jeszcze dodatkowo podkalibrową, no i przy okazji ma jeszcze tą burzącą i generalnie z niej się powinno strzelać właśnie do takich obiektów jak na przykład działka przeciwlotnicze albo te wrogie ciężarówki. Mm. No tutaj zdecydowanie właśnie jest więcej informacji, bo wiadomo, prędkość wylotowa pocisku, ale również przebijalność w zależności od odległości strzału, nie? W World of Tanks tak naprawdę czy strzelisz z 500 metrów, czy strzelisz z 10 metrów, w zasadzie penetracja pocisku chyba jest taka sama. No wiesz, World of Tanks to też jest zupełnie inna gra, nastawiona bardziej na arkadę i taką, wiesz, bezpośrednią zabawę, więc no, ja tam nie jestem obrażony, że akurat tak tam ten system rozwiązali. No, tutaj Majher mówi, że też chętnie by sobie z nami zagrał, więc najwyżej w przyszłości go zaprosimy i zrobimy z nim oddział. A teraz myślę, że przejedziemy się. Ja znowu wezmę ten mój czołg jako jedyny wybadany na maksa, czyli Panzerkampfwagen 2 Aus C, który już ma tutaj wszystko. Ma też wsparcie artyleryjskie. I właśnie w tym meczyku będę chciał to wsparcie wykorzystywać. Zagramy na razie arkadę, a później strzelimy sobie może symulacyjny tak na chwilę, dobra? Jeżeli pozwolisz oczywiście. No, ja generalnie mówię najpierw realistyczną, ale nie wiadomo jak tam z kolejkami będzie, więc może najpierw wrzuć realistyczną, zobaczymy ile z czołgów, najwyżej zmienimy na arkadę. Arkadę, realistyczną ostatnio graliśmy, arkadę nie graliśmy, nie? No dobra, to dawaj arkadę. Bo ostatnio graliśmy realistyczne, to teraz zagramy arkadę i spróbujemy zagrać symulacyjny, nie? Czy Tak. No. Oczywiście to wszystko się różni, no arkadę najbardziej w zasadzie zbliżone do World of Tanks, tam te bitwy właśnie charakteryzują się, są chyba najkrótsze i czym się jeszcze charakteryzują, bo ja już zapomniałem. Znaczy teraz arkadówki mogą być bardzo długie, bo można tam wybierać wszystkie czołgi, jakie masz przypisane do załogi.
W realistycznych to możesz brać tylko jeden czołg, w symulacyjnych chyba na razie też tylko jeden. Ale tak naprawdę to jest tak, że też różnica wielka, więc gramy i w pewnym momencie na przykład mówimy, och kurczę, coś tam źle zrobiłem, bo w arkadówkach chyba jest tak, czy, że jak się ma ustawiony pierwszy i czwarty tier czołgu, to rzuca później na wysokie, nie? Tego drugiego, jak to było? Tak, rzuca cię na taki tier, jaki masz najwyższy tier w garażu. Czyli ja, mając pierwszy tier, będąc z tobą w Plutonie, a ty masz jakiś tam inny czołg, czwarty, mogę wylądować na bardzo wysokie tierowo czołgi, tak? Tak, dlatego też sobie teraz wziąłem tylko PZA-2C, żeby już nie było takiej sytuacji. I jest też taka sytuacja, że sobie gramy na mapie War Thunder, no i w pewnym momencie na przykład no chcemy wyjść, nie? To wychodzimy i ten czołg może być wybrany do innych bitew, nie? Tak, nie trzeba w ogóle czekać, aż czołg wróci z bitwy. Zaraz po bitwie, na przykład jak już zginęliśmy za wcześnie, możemy wziąć ten sam czołg i ruszać do kolejnej. No i tak jeszcze powiem, bo teraz tego trybu gry nie ma. Na chwilę został wycofany, mam nadzieję, że znowu go włączą. Był taki po prostu tryb zrobiony, że na przykład miałeś kilka załóg, każda załoga miała swój czołg. To w bitwie były tak zwane punkty odrodzenia. Miało się ich jakąś tam liczbę i każdy czołg kosztuje jakąś tam ich właśnie sumę. Po prostu za celne strzały, za zabicia się zbierały nowe punkty. Jak zostałeś zniszczony, to za te punkty mogłeś kupić sobie, znaczy wyjechać kolejnym czołgiem. Jak już nie miałeś wystarczającej ilości punktów, no to już kończyłeś grę. Ten tryb był bardzo fajny i mam nadzieję, że za niedługo znowu go włączą. No już piszą nawet do mnie, czyli w War Thunderze być może to są właśnie gracze World of Tanks, którzy mnie znają. Nie sądzę, że jacyś gracze War Thunder są moimi widzami, no może niektórzy. Ale coś długo nas losuje, bo niby na bitwach arkadowych powinno to szybciej być wylosowane, ale jednak 3 minuty minęło i cały czas czekamy. No jednak bitwy realistyczne i symulacyjne są bardziej popularne. Mówiłeś, że na arkadowych szybciej rzuca przecież. Jeżeli jest odpowiednia ilość graczy, to tak, tylko też musimy zwrócić na to uwagę, że mamy czołg pierwszej ery, ale on ma wagę matchmakingu 1-0. I to jest najniższa waga, no i też generalnie matchmaking stara się nas tak wrzucić, żebyśmy mieli podobne czołgi przeciwko siebie, bo na przykład jak ktoś ma PZ-4 albo T-50, no to już nie powinien z nami lądować w bitwie. Graczy niestety jeszcze jest mało, no i czasami trzeba tak czekać. No, tak naprawdę godzina 18, nie? No to... Wi-Fi, ja mam telefon, więc może byś coś sam od siebie zaczął mówić, ja za chwilę się dołączę, okej? Okej. No więc kolega ma telefon. Ops! A my czekamy. I może na razie przerwa, za chwilę się włączymy, jak już będzie bitwa. O, jest! Już chciałem wyłączać. No cóż, ja mogę. Trzeci raz jestem w War Thunder. Zamiast ostatnio coś się przeszkolić, jeżeli chodzi o tą grę, to nic nie robiłem. Na początku, jak widać, mamy też wybór, jakie naboje chcemy używać. Ja oczywiście na razie sobie tu dam te z najlepszą penetracją, czyli PZGR30 na 30. No i do boju. Kolega, jak skończy rozmawiać, to dojdzie. No już jestem. No, bitwa arkadowa. Jeszcze raz przypomnij, jakie są różnice. Arkadowa, bo już mówiliśmy o tym, mówiłeś, arkadowa, realistyczna i symulacyjna. W bitwie arkadowej, no czołgi są bardziej mobilne, szybciej też obracają wieżą. No i ma się też ten magiczny taki krzyżyk, który pokazuje, jaką mamy brać poprawkę odległościową. No i on też pokazuje, czy będzie penetracja, czy też jej nie będzie. Na bitwie realistycznej tego nie ma. Czołgi są takie bardziej, no są wolniejsze po prostu. Bardziej realistyczna oddana jazda.
No i co? No i w bitwie symulacyjnej to po prostu mamy widok jakby z bazu dowódcy. Wrogowie nie są podświetlani. Są widoczni na mapie. No i w sumie takie różnice są. No właśnie, zrzuciłem teraz artylerię. Warto często używać tej artylerii, nie? Znaczy na takim dalekim, na takiej odległości dłużej, no to trafienie z artylerii jest bardzo ciężkie. Generalnie to się przydaje, na przykład podjedziemy pod jakiś kamyk i w niedalekiej odległości jest po prostu wrowiczoł, który też się przed nami chowa. No to można wtedy rzucić niego artylerię i to go zmusi do wyjazdu. Mhm. Niektórzy są tacy, że się cofają w bezpieczne miejsce, zdarzają się tacy, co wyjeżdżają po prostu pod ufę. Dobra, no to ja też... pojadę tam za tobą, bo ty coś tam kombinujesz od strony no bunkrów. No tak, no nie, no te działko no nie jest takie dobre na dalekie odległości, no to staram się po prostu jechać, wiesz, takimi bezpiecznymi drogami, żeby jak najbardziej skrócić dystans do wroga. A też wracając do artylerii, nawet jeżeli ładnie nakierujemy artylerię na wroga, to też nie jest powiedziane, że zostanie zniszczony, bo wiele razy mi się tak zdarzało, że po prostu stałem w miejscu, artyleria nic nie robiła. Po prostu pociski wybuchały obok i tyle. No i oczywiście kwestia tego, że też na mapie grają tak zwane systemowe boty, czy jakby to nazwać. Tak, są tutaj boty. One generalnie jeżdżą tak, żeby zajmować kapy. Generalnie się przydają właśnie w ten sposób. Jakiś taki czołg może ci podjechać pod wrogą bazę i nie musisz się martwić o jej przejmowanie. No one też takie, czasami są takie właśnie miłe zdarzenia, że może być tak, że wyładujesz kilka pocisków bota i nic mu nie zrobisz. No niestety zagadałem się i wyjechałem tuż pod wrogę. Właśnie nie wiem, gdzie ty jesteś, nie mogę cię zlokalizować. Czy jest jakaś możliwość zlokalizowania cię w trakcie gry gdzieś na minimapie albo... Tak, jestem taką zieloną kreseczką. No szczerze mówiąc, tak... jest, widzę, zielona kreseczka. No nad tą mapą jeszcze muszą trochę popracować, no ale wiadomo, to jest beta i nic, co my widzimy w tej grze, nie jest ostateczne, wszystko może się zmienić. Więc na razie nie ma co narzekać, poczekamy do oficjalnego wyjścia tytułu i wtedy będzie można widzieć, co się podoba, co nie, a na razie to po prostu trzeba grać i testować. Tam jakiś czołg, kurde, o drzewo się zahaczyłem. A, musisz uważać, bo drzewa takiego wysokiego, odgrubego nie da się pochować. Dobra, rzuciłem artylerię na kolesia. No ale chyba nie trafiła artyleria. Ty jesteś już blisko mnie, tu jest blisko dwa czołgi, wiesz? Dosyć blisko. Staram się strzelać. Ale jestem za daleko od wrogów i generalnie nic nie robię. Nie ten czołg, niestety. Jak masz możliwość, to podejdź do mnie. Dobra, uderzył mnie. I teraz kwestia, gdzie mam jakieś informacje o moich zniszczeniach? Kanot, czekaj, dobra, na razie, jeżeli chcę wiedzieć na tej, na głównym ekranie, chcę wiedzieć, co się mi zepsuło, jakie mam uszkodzenia, to gdzie to piszę? W lewym dolnym rogu masz narysowany swój czołg. No. I generalnie, co tam ci się świeci na żółto, na czerwono albo na czarno, no to jest uszkodzone albo zniszczone. Aha, czyli trafił mi w lufę, mam już taką prawie czerwoną. To jeszcze możesz strzelać, ale musisz brać pod uwagę to, że jak strzelisz, to wybuchniesz. A, czyli mogę strzelić i po prostu już nie przeżyć tego, nie? Tak może się zdarzyć. A to za bardzo do przodu pojechałem i no nic, no spróbuję. Artillery, clear reference!
Bez sensu zrobiłem. Uciekł mi. Ty nie widzisz tych dwóch czołgów tam, co tak we mnie strzelają? Nie, niestety ich nie widzę. O, strzela, no na szczęście nie trafia. Wiesz, no tam stoi te 50, to my mu tak naprawdę to nic nie zrobimy. Dobre działo mamy. Aha, no właśnie, czyli działo... działo się naprawia. The tank will be repaired za 13 sekund. Ale aha, ktoś we mnie strzela, sprawa. Dobra. Jak ci zniszczą gąsienicę, to w dalszym ciągu możesz się obracać czołgiem. Aha. Tylko jak już się naprawiasz, no to już się ruszać nie możesz. Dobra, strzelają we mnie. Wycofuję się. Przez górę we mnie strzela, to jest możliwe? Takie smaczki się zdarzają, a to chyba boty tak po prostu mają. No ale strzelił we mnie przez górę. O, ten to już nie widzi. Trzeba to zraportować jako buch po prostu. Potem to usunę. Dobra, no dupa. No przez moją niestety mój brak wiedzy na temat skutecznej gry tym czołgiem zostałem zniszczony. Ale no, miałem złą miejscówkę, nie? No, bo poza tym tam był T-50, to on cię zabił. No to jest zbyt mocny czołg. Jak na pancera dwójkę. No, dużo za mocny. Jakbyś tam miał już pancera czwórkę z pociskami kumulacyjnymi, no to już nie miałbyś problemów. Dobra, tylko że zrespiłem się i jest 50 metrów ode mnie czołg. To coś nie halo, nie? No, naprawdę nie widzę, żeby jakiś tam był w tobie. No, Fox Channel T-50. Znaczy 500 metrów, 450. Już miałem możliwość strzelenia w niego, wiesz? Aha, no widzisz. Tam i tak jest. Ja osobiście bardzo nie lubię grać na arkadówkach. Ja wolę bardziej bitwy realistyczne. Ale trzeba pokazać, więc pokazujemy. Dobra, idę zobaczyć, gdzie wy to jesteście, jaką miejscówkę macie. Ale czołg jest tak jakby między mną a wami. Wiesz? Nie, ja jestem dokładnie obok nich teraz. No między mną a tobą jest czołg. Tam na G9, widzisz to? No może tam być. No wiem, tylko że to niedobrze, że jest, nie? Staraj się jechać prawą stroną, przez góry. Masz koło siebie cztery wrogie czołgi. O, już koniec. No, tym razem nie zabłysnąłem żadną skutecznością, czyli nic nie zniszczyłem. No, ale jakieś punkty dostanę, nie? Zapewne. I mało dostałem. Dostałem w zasadzie tak jakby 10% tylko tego AUSC badania tego czołgu. Na czyli... tych bitwach arkadowych wolniej EXP leci. Najlepiej to właśnie na symulacyjnych albo realistycznych, wtedy idzie wszystko ładnie, szybko. Oczywiście też trzeba trochę pograć, żeby zajarzyć dokładnie jak grać, jak się ustawiać, bo to jeszcze, wiesz, przyzwyczajenie z World of Tanks nie jest dobre, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o kontowanie pancerza, to jak najbardziej jest dobre. KW-1 na przykład potrafi się tak ładnie skontować, że tak z odległości 300-400 metrów jest bardzo ciężka do spenetrowania. Mm-hmm.
Dobra, to spróbujmy. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają te bitwy symulacyjne. Odrodzenie wyłączone. To najwyżej tylko chwileczkę pogram, bo jak odrodzenie jest wyłączone, czyli zginę i koniec, nie? Znaczy nie, tyle żyć, ile masz na czołgu, to z nich korzystasz, tylko po prostu innego czołgu nie możesz wybrać. Aha, aha, rozumiem. No ja jestem gotowy. No już dałem losowanie. Okej. Okay. No i widzisz, jak na arkadówce było tylko 80, 81 graczy w grze, znaczy w kolejce, to tutaj mhm. już ich jest ponad 100. Z czego 95 w niemieckich czołgach i 40 w rosyjskich. Czyli niemieckie czołgi jednak bardziej są używane w tej chwili. No po prostu każdy chce pograć Tygrysem i Panterą. Bo też nie możemy się sugerować w tej grze doświadczeniami z WOTA, jeżeli chodzi właśnie o te dwa czołgi. Jak na przykład w WOTie Tygrys z krótką 88, no to powiedzmy, no nie jest to jakiś poważny przeciwnik. No to w tej grze Tygrys robi po prostu miazgę. Mhm. Jak długo, ile meczy musiałbym takich dobrych rozegrać, żeby tego Tygrysa odkryć? Chyba sporo, nie? Wiesz co, to jest tak kilka godzinek, jakbyś grał. W jeden dzień da się to zrobić, znaczy w jednej sesji. Aha, czyli może spróbuję, bo w każdym razie chciałbym właśnie tego Tygrysa zobaczyć, nie? Czy taką KW2, nie? No dokładnie. KW2 też bardzo fajnie czuje. KW2 ma też tą taką haubicę 150 mm, czy? 152 mm i tak tylko tą armatę posiada. I to jest taka armata, że jednym strzałem też potrafi Tygrysa ściągnąć. Czyli w zasadzie KW2 przy dobrym strzale może wszystkie czołgi na hita zdjąć w War Thunderze, nie? Te czołgi, przeciwko którym walczy, tak. A no poza tym to jeszcze Tiger? Jest haubica, ten pocisk bardzo szybko opada, no i można sobie przez takie wzniesienia strzelać. Nie widzisz czołgu, a możesz go trafić, już tak się parę razy mi zdarzyło. Ale w przyszłości to jakiś taki właśnie pluton zrobić sobie 3 KW2 i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mhm. Szkoda, że nie ma w War Thunderze żadnego miasta do gry, nie? Same takie raczej odkryte mapy. Takie mapy też będą, tylko trzeba poczekać. No ale tam to by były chyba tylko takie tylko czołgowe mapy, nie? Wtedy samoloty ciężko, nie? By tam mogły walczyć, czy... Bo znaczy, wszystkie no to... mapy są tak zrobione, że tam będzie i samolot, i czołg, czy będą takie oddzielne jakieś mapki? Tego, co ja wiem, to wszystkie mapy powinny być wspólne. Mhm. Też nie wiadomo, co sobie wymyślą. No ale druga też sprawa jest taka, że no, też nie wiadomo, jaką mapę oni w końcu wymyślą miastową. Mhm. Te mapy tutaj są ogromne. Może być też tak, że pół mapy na przykład to są przedmieścia, a pół mapy to jest miasto. No co zrobią, to po prostu trzeba poczekać i zobaczyć. Mhm. O, i tu mamy tylko widok taki, można powiedzieć, z przodu czołgu. Gdzie jestem teraz? Ja jestem na 3H. Widzę ciebie, już jadę. Deszcz ładnie pada. Ja jestem pada. W tej drugiej bazie. Robimy objazd tą drogą? Czy... Możemy spróbować. Chociaż jak ja już widzę, przede mną jedzie Panzerkampfwagen 4F1. No to z pewnością będziemy mieli tutaj ciężkich przeciwników, więc znowu pewnie nic nie zrobimy za szczególnego. Nie, no ja muszę kiedyś naprawdę pograć trochę dłużej, bo tak naprawdę to po dwóch bitwach w War Thunderze nie da się wyczaić dokładnie, jak grać. No trzeba trochę bitew przejeździć na początku też, jak to powiedzieć, nie świeciłem na pół bitwy. A teraz się ograłem, wiem już na czym co polega, gdzie się mniej więcej stać, no już wszystko ładnie leci. Dobra, to ja tak pojadę trochę odważnie do przodu, zobaczymy co się stanie. Ja jestem
200 metrów za tobą. Ale widzę, że można nadal korzystać z artylerii. Tak, oczywiście. Dobra, tam mamy czołgi wrogie. No nie widzę ich, muszę jeszcze... Trzeba chyba jeszcze trochę podjechać, nie? Czekajmy chwilę, bo tam już widzę dwa TD-ki wrogie. Cofnijmy się. Jak oni wyjadą na polanę, wtedy my ich zaskoczymy naszymi armatkami. Tylko teraz czołgi nie są podświetlane, więc oczy szeroko otwarte. No. Widzę na minimapie tylko, ale tak niestety... Żeby zobaczyć... Aha! Rozumiem. Wiesz, możesz zrobić też tak, że się cofniesz za tą górkę, włączysz sobie tryb artyleryjski i możesz patrzeć, czy ktoś tutaj wjeżdża na tą polanę. No wiem, właśnie teraz strzelam w coś. Ale nie trafiłem artylerią. I teraz skąd wiem, kiedy artyleria znowu będzie mogła być użyta? Jak spojrzysz na tą ikonkę artylerii na dole z numerkiem 5, no to tam jest pokazane, jak się ładuje. Aha, coś około 20 sekund, nie? Tam 30. Nie liczyłem nigdy. Za nami jest czołg. Gdzie? Strzela do ciebie. Cholewcze, nie mogę użyć... widziałem go, ale no niestety zostałem zniszczony. I to była chyba BT... BT-7. BT-7. Dobra, bardzo przyjemny czołg, bardzo no, szybki, bardzo lubię. Słuchaj, ja na razie kończę ten odcinek, też niedobrze jakby to trwało godzinę, a już gramy chyba pół godziny, więc ja się dzisiaj trochę położę, tak ci mówiłem, albo kawę sobie zrobię, może sobie spokojnie pogram na razie. Myślę, że w następnym odcinku, jak nabiorę trochę już doświadczenia, to już będę mógł też cokolwiek od siebie powiedzieć na temat wrażeń z tej gry. I dziękuję za uwagę, dziękuję Kutasus za... Kutatus! Przepraszam, jestem tak śpiący, że po prostu, wiesz, za pomocy. No i widzimy się w następnych dniach. Być może zaprosimy jeszcze kogoś, bo tu już piszą do mnie, że też by chcieli z nami zagrać. I oddziały, czy czołgowe byśmy jakieś zrobili. Ja spróbuję wyekspić jakiś przynajmniej dobry drugi tier, nie? Dobrze, no jeżeli chcesz iść w Tygrysa, to PZ3M będzie najlepszym wyborem. Dobra, PZ3M, dobra, to spróbuję PZ3M. No to dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.